Pan, panie Antoni, roznosił swe listy jak nikt. Gdy Modrzejowską paradnie przechodził i znikł. W ulicy Targowej, by zanieść ten liścik pachnący od Wiery Swietłowej z uczuciem gorącym. Roznosił pan, panie, uśmiechy tak lekkie jak listy. A Mortka Danzinger, ten piekarz tak oczywisty, jedynie dla pana przeznaczał chrupiącą bułkę, gdy dostał w kopercie cenniejszą bibułkę. U Dietla Pliglistów, jak w kołnierzyku, zostawiał pan wszystkie w sekretarzyku. A Louise Bejer, kwitując te listy pisemnie, oddała i podpis, i uśmiech wzajemny. Roznosił wśród listów obłoki. Piątkowskim zanosił pan wachlarz szeroki. Dla Anny i Piotra od ojca list syłki, że wróci. Dla żony, że kocha i nigdy jej nie porzuci. Pocieszać umiałeś pan wszystkich z osobna, gdy listów czekała Nadia Wiktorowna, a Iwan Wołochów na krańcach guberni napisał, lecz wysłać nie zdążył z papierni. Na policyjną do Szmula resznica chodziłeś pan częściej, bo ta kamienica wśród oczekiwań i pieców kaflowych pięknością nęciła i bólem głowy. Antoni dodawał do listów perełki, gdy czas był za ciężki i ciężar zbyt wielki. Przez pana nosiły pieczęć nadziei te listy, a dzień był piękniejszy, przeczysty.